Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, znana jest data wyborów. Można również rejestrować komitety wyborcze. Chciałem w związku z tym poinformować Państwa, że również w dniu dzisiejszym zarejestruję komitet wyborczy. To jednocześnie oznacza moją deklarację chęci wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w Opolu. Z przyjemnością, z wielką satysfakcją i z poczuciem takiego wyróżnienia. Od 9 lat mam przyjemność pełnić tę funkcję. Chciałbym wspólnie z zespołem, który tu ze mną jest, z radnymi, którzy w ostatnich latach mieszkańców reprezentowali, kontynuować tę bardzo dobrą pracę na rzecz Opola. Mamy oczywiście też nowe pomysły, mamy też nowe twarze, ale są takie sprawy, które chcielibyśmy dokończyć. Mam tu na myśli choćby kwestię związaną z nową przeprawą przez Odrę, most. Zbudowaliśmy pierwszy odcinek obwodnicy południowej, od obwodnicy północnej do ulicy Niemodlińskiej, czas na ulicę Krapkowicką, a potem przez Odrę. Oczywiście też, jak Państwo wiecie, buduje się stadion. Stadion budujemy również po to, żeby zwolnić miejsce na aquapark przy ulicy Oleskiej. 6 hektarów wolnego gruntu w centrum miasta. Przygotowujemy dokumentację, więc jest to takie kolejne zadanie do dokończenia, jak również zagospodarowanie strefy ekonomicznej we Wrzoskach. Najważniejszy jest rozwój gospodarczy Opola. To zawsze jest dla mnie na pierwszym miejscu, bo oczywiście relaks, inne rzeczy są ważne, ale nic się nie bierze bez pracy, bez oszczędności, bez zaangażowania, a to gwarantują nam nowe miejsca pracy i rozwój miasta gospodarczy. O to chcę zadbać. Stąd strefa na północnej zapełniona. Ostatnio byliście Państwo przy okazji otwarcia fabryki Titan X. Teraz mamy duże pieniądze, 150 milionów na zagospodarowanie terenów we Wrzoskach i tam chcemy znaleźć strategicznego inwestora. To też takie kolejne zadanie do dopełnienia. Oczywiście pomysłów, zadań, różnych innych inicjatyw jest więcej. Będziemy w czasie kampanii wyborczej o tym informować, a na dzisiaj jeszcze raz deklaruję bardzo mocną chęć uzyskania ponownie akceptacji ze strony mieszkańców, bo na ich głos przede wszystkim liczę, zawsze jestem po ich stronie i oni dla mnie byli taką najważniejszą grupą, na którą liczyłem. Chciałbym ich reprezentować przez kolejne lata jako prezydent Opola i od dzisiaj zaczynamy starania o to. Przez ostatnie lata wyremontowaliśmy albo zbudowaliśmy wiele obiektów sportowych, więc konsekwentnie chcemy iść tą drogą. To jest bardzo ciepło przyjmowane przez mieszkańców. Znam klub żużlowy, wiele razy byłem na meczu, kibicuję osobiście. Miasto jest też największym sponsorem klubu, więc trudno, żebyśmy nie zadbali o stadion. Najwyższy czas na to. Są też oczywiście nowe pomysły. Spotykałem się wielokrotnie z mieszkańcami w różnych dzielnicach. Rozmawiałem o ich potrzebach. To często są mniejsze, drobne zadania, stąd myślę, że w czasie kampanii wyborczej będzie okazja o nich powiedzieć, czyli mówiłem o tych trzech takich głównych, czyli dokończeniu obwodnicy i budowie mostu przez Odrę w ciągu tego, co zaczęliśmy, czyli od obwodnicy północnej do ulicy Niemodlińskiej. Również oczywiście to zadanie związane z zapełnieniem terenów, które po pustym stadionie zostaną, czyli aquapark i strefa ekonomiczna we Wrzoskach, bo jeszcze raz podkreślam, miejsca pracy, rozwój gospodarczy miasta Opola to priorytet. Kontrkandydat na razie jeden. Myślę, że będzie więcej. Ja nie mam złudzeń, że to będzie czas ostrej walki wyborczej. Oczywiście, tak jak w poprzednich latach, do każdego będę podchodził z szacunkiem. Być może to moje dzisiejsze wystąpienie otworzy taki worek z kandydatami. Ale oczywiście to każdy musi sam zdecydować, różne formacje polityczne, jak podejdą do tych wyborów. Ja z pewnością przede wszystkim, jeszcze raz podkreślam, liczę na ludzi, startuję w Komitecie Obywatelskim, ale nie wykluczam oczywiście rozmów politycznych z innymi, którzy by chcieli ewentualnie mnie poprzeć, czy też wspierać moją kampanię. Mam świetnych fachowców, są za mną, to im zawdzięczam to, że przez ostatnie lata tak skutecznie zarządzaliśmy miastem, odpowiadaliśmy na potrzeby mieszkańców. To była robota drużynowa. Ja często byłem twarzą tej pracy, ale to im należą się podziękowania za zaangażowanie, za pomysły, które realizowali, za wiele godzin pracy. Ale to nie znaczy, że nie ma miejsca na nowych ludzi, na też poszerzenie naszego zespołu. Zresztą my jesteśmy taką grupą bardzo otwartą, życzliwą i nie zamykamy się wyłącznie na siebie. Zaprosiłem już część osób do współpracy i będę o tym mówił. Zawsze byłem otwarty na inicjatywy również z innych środowisk i takie związane z typowo patriotycznymi wydarzeniami, że wspomnę, i również ze sportowymi różnymi inicjatywami, czy społecznymi, które się pojawiały, więc rola bycia prezydentem miasta jest nieco inna od roli posła czy senatora. Tam się reprezentuje partię, tam się reprezentuje konkretny program polityczny. Ja reprezentuję mieszkańców, więc myślę, że mieszkańcy przez ostatnie 9 lat mieli okazję poznać, jakimi wartościami, jakimi zasadami się kieruje, ale też zauważyli, że to nie jest tak, że ja wykluczam kogoś z tego, że ma prawo oczekiwać również ode mnie realizacji jakichś swoich pomysłów.